Witam Was tutaj, cześć Rzędzosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Mass Transit. Green Cities, Park Life, Industries, Campus. No i już wkrótce parę dodatków typu Sunset jeszcze się pojawi. Od razu mówię, odliczamy właśnie do otwarcia, do dostępu do Sunset, premiery tego ciekawego dodatku. I odliczamy również do otwarcia już niedługo metra na Woli. Oczywiście wiadomo, że Sunset będzie pierwszy. Tak czy siak, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tym, czym się nie miałem okazji jeszcze się zająć w poprzednich odcinkach. Czyli wszystkimi wykończeniami wszystkich różnych i to przeróżnych dzielnic tegoże całego miasta. Zaczynając od tego, iż tutaj przydały się jakieś drzewka, to jakoś ładniej zazielenić się tego typu rzeczy. Kończąc po tym, iż ta dzielnica będzie na ostatni odcinek chyba. Gdyż tutaj jest do przebudowy, do ładnego rzeczy. Tutaj by się przydała rozbudowa tejże dzielnicy, która zresztą tam jest przeniesiona. O, coś z tym zrobimy. Idąc dalej o to, iż tutaj powinien powstać jakiś ciekawy, bardzo ciekawy park. I idąc dalej o tym, iż w tymże rejonie ta dzielnica mieszkalna powinna się tutaj dalej rozciągać i nasze pociągi pasażerskie powinny mieć tutaj możliwe swoje nowe stacje. Ta dzielnica powinna się tutaj przeciągnąć i rozciągnąć właśnie w tych rejonach dalej, aby to się ciągnęło. Już nie mówiąc o tym, iż po drugiej stronie tak samo jest parę takich miejsc. Typu tutaj ta dziura, po prostu niesamowite cuda. Jakieś dziurki i nawet wręcz powiedziałbym tego typu miejsca, gdzie jakiś park by dało się wcisnąć do środka. Dalej tu jest nowa, całkowicie niewybudowana jeszcze dzielnica. Prawdopodobnie to będzie jakieś nowe osiedle, może nawet tutaj wstawimy, jeszcze zobaczymy. I nie mówiąc o tym obszarze pomiędzy tym a tym przemysłem, gdzie tutaj to akurat powstanie jakaś ciekawa dzielnica handlowa z ciekawym komunikacją jednoszynową. Idąc dalej, tutaj w tymże rejonie jeszcze powstanie trochę naszego przemysłu leśnego i właściwie na tym można by zakończyć. Kolejną ciekawostką jest to, iż nasz pociągi się trochę sformatowały, bo nie ma żadnych korków na tejże linii. Ale ma, mniejsza z tym. Nie wiem, czy kojarzycie, w ostatnim odcinku podobiliśmy sobie tutaj nasz przemysł leśny. Nie wiem, czy zadawia, zaraz to sprawdzimy. Pomijając to, że tutaj jest oczywiście multum ludzi korzysta z jednego i z drugiego lotniska. Chyba tak mi się wydaje. Tak, zaczniemy od wykończenia lotniska. A mianowicie, jak patrzymy sobie na nasz przemysł, przemysł zarabia mniej więcej. Wiadomo, że jakieś przepisy mogłyby tutaj to polepszyć, ale nie jestem z tych celowym korzystać z przepisów właśnie tych przemysłowych. Dalej, tutaj, ponieważ to jest lotnisko, teren lotniska, nie będzie żadnych budynków, chociaż i jest miejsce. Nie ukrywam, że go nie ma, ale jest, faktycznie. Dalej, idąc, no się zastanawiamy, to moglibyśmy puścić linię Bambajów wręcz. Może to jest jakiś ciekawy pomysł, poczekaj. Sprawdźmy, skąd by ten tramwaj mógł dojechać. I tutaj się właśnie robi problem, ponieważ najbliższa linia tramwajowa jedzie tu. Ale wiecie co? Znacie mnie i wiecie doskonale, że jeżeli tak powiedziałem, to prawdopodobnie tak się stanie. Dajcie mi chwilę. Chyba was nie zdziwię, jak wam powiem, że no cóż, tak, owszem, jak pomyślałem, powiedziałem, zmienię tutaj linię tramwajową. To opuściłem jedną linię tramwajową, ale zanim tramwaje tej linii dojadą tutaj, to linii z pół wieku, ponieważ ta linia jest naprawdę długa i najbliższa zajezdnia tramwajowa stąd jest naprawdę ładny kawałek drogi. Właściwie to nawet nie wiem gdzie. A, no bo chwila, bo jeszcze zapomniałem tego, że tutaj promy rozwaliłem. Jak widzicie, jeżeli tutaj już promy porozwalałem, to jak musiałem daleko pójść, no daleko bardzo poszedłem, jeżeli chodzi o te plany i się bardzo długa ta linia wyszła. Koniec końców. W sensie no chyba was to nie dziwi, no widzono już krótka linia tramwajowa nie jadąca przez pół miasta, no nie, no chyba to nie jest możliwe. No i tak też oczywiście było w tym wypadku. Zaraz wam pokażę, tylko zrobimy, żeby nasze promy mogły z powrotem pływać. No. I tak, puszczę z wami tą linię tramwajową i przechodzimy od razu do kolejnej części. Tutaj jak widzicie jest wolna przestrzeń czekająca na nasze arcydzieło architektury, kosmiczną windę. Natomiast dookoła tutaj wszędzie buduje się już handel, więc miejmy nadzieję. A i tutaj postawiliśmy taką wieżę, proszę bardzo, ładną. Mam nadzieję, że to się nazywa tak jak myślę, czyli wieża zagadowa.
A tutaj mamy takie piękne wieżę obserwacyjną, która ładny widok będzie miała na całe lotnisko. Wiem, że takich wysokich budynków nie powinno być w tego typu miejscach, ale sądzę, że możemy zrobić wyjątki. Dobra, przechodzimy do rzeczy, o której mówiłem. To tak, jedna linia tramwajowa jedzie tędy pięknie i robi sobie kółeczko tutaj, obok do naszego przemysłu. Natomiast druga linia jest o wiele ciekawsza. Dlaczego? Spytacie się? No, już wam tłumaczę. Samego czekajcie. Zanim przejdę do tego, to mam jedno pytanie. I to bardzo ciekawe pytanie. Teraz pomyślałem, że to może nie był najlepszy pomysł, ale mniejsza z tym. My mamy przecież fabrykę mebli i my jej nie postawiliśmy. Można byłoby ją postawić właściwie. Bo po pierwsze, nic nie szkodzi postawić fabrykę mebli. A po drugie, byłoby to jakiś jeszcze ładny, dodatkowy ekstra zysk. No i fabryki też tam jakieś tam mają, że są unikatowe i w ogóle i takie tam. No dobra, zobaczymy. Oczywiście na początku będzie jej brakować wszystkich surowców, ale sądzę, że po pewnym czasie użytkowania będzie już działać jak powinno. To sobie możemy przestawić. I tutaj nawet byśmy mogli w teorii postawić jakiś ten mały z tych magazynów. Albo i nie. Nie, za mało miejsca jest. No to trudno. Się zastanawiałem, widzieliście, zastanawiałem się, czy nie postawić jakiegoś magazynu, ale się nie da. Chyba, że ten byśmy mogli przestawić jeszcze o jedną kratkę dalej. Okej, i tu wstawić magazyn. Dobra. To ten postawimy tutaj, a ten drugi magazyn tutaj wciśniemy. Co nie? Dobra. I ty potrzebujesz tylko i wyłącznie drewno budowlane i papier. To spokojnie tutaj możemy to dać ci. Drewno budowlane i papier. Chyba, że nam nie wejdzie tutaj drugi skład. No to trudno. No to możesz mieć tylko drewno budowlane. Jakby coś. Proszę bardzo, jesteśmy. Ponadto postawiłem tutaj punkt pobudu opłat i widzę, że chyba jest za mały. Jeżeli tak to będzie wyglądać dalej, to najwyżej. Podciągniemy po pierwsze opłaty za wyjazd. Wyjazd może być tańszy. Nawet do takich chcę bym ściągnął. Ale prawdopodobnie tutaj postawię za chwilę jeszcze większy punkt pobudu opłat. Ja już stwierdziłem, że no nie, na chwilę. Darmowy wjazd na lotnisko. Tak nie może być. I tak samo tutaj jeszcze postawimy. I puścimy naszą linię tramwajową od razu, żeby już nie zwlekać. To tak, nasza linia tramwajowa będzie miała parę przystanków tutaj oczywiście. Zaczniemy sobie od pierwszego przystanku, który będzie się tutaj znajdować. Dalej jedziesz tędy. Po czym jedziesz tutaj z przystankiem. I tutaj wyjeżdżasz już z tego naszego, może wspaniałego raju. I jedziesz sobie, a tu autobus to się wyjeżdża, no. Jedziesz sobie tutaj, tutaj jest, tam, jak widzicie, węzły przesiadkowe dla pieszych. Jakby chcieli korzystać z tych przystanków. Nie wiem, nadzieję, że będą chcieli. I dalej tutaj, o, jadą nasze tramwaje do tej linii. Tutaj, i tutaj z paroma właśnie przystankami będzie jechać to tędy, tędy, przez to wszystko. Tutaj jest takim bardzo ciekawym przystankiem przy tym dworcu. Dalej przejeżdża tutaj mostem pod mostem. To też jest ciekawy patent. Tutaj do tejże dzielnicy wspaniałej. I tutaj też paroma ciekawymi i zgrabnymi zakrętami będzie jechać przez tą całą dzielnicę. I po czym wjedziemy w tą dzielnicę i tu będzie dosyć dużo tych przystanków, bo będzie jeden właściwie za drugim. Teraz tak właśnie widzę, że te nasze tramwaje to naprawdę ciekawo. Bo tu jest raz, że ten tramwaj wtedy nie będzie jeździć, a dwa, tu jest niezłe połączenie ogólne dla całego naszego systemu tramwajowego. I tak, tutaj przystanek, i tutaj to w zależności gdzie są już przystanki, to będą porozkładane te przystanki, więc tutaj na razie nie widzę zbytnio blisko, to w ogóle jakichś tych przystanków nie ma, to nie blisko linia, jedzie, jedzie i właściwie nie ma żadnego przystanku, no nawet niech będzie, niech im będzie. Ten najbliższy jest tutaj i stąd tutaj jedzie na pętlę. Tak, tu taką ładną pętlę zrobiliśmy sobie pod dworcem centralnym, głównym. Stwierdziłem, że może to być dosyć dobry pomysł, bo tego typu lokalizacja to jest dobra lokalizacja. Teraz zobaczyłem, że to jest czarna linia. A, bo to są przystanki autobusowe. Teraz to ma więcej sensu. I później tutaj wjeżdżamy i tu jeszcze są dodatkowo przejścia dla pieszych na tej całej linii. I tutaj co chwilę, no tutaj może będzie trochę drobna dygresja i będzie dalej jechać, jechać, a nie, tutaj wszędzie musimy to rozwalić. No dobra,
Trochę inny schemat tutaj będzie. Tutaj. Po czym będzie tu przystanek. Tak, tak. I dalej tutaj na wyjeździe. Zobaczymy w ogóle ludzi będzie korzystać z tej linii, bo ona nie jedzie przez parę dzielnic, tutaj nie miała wcześniej w ogóle tramwajów. Z tego jest taka długa. Jak sami zresztą widzicie. I ja też jestem przy okazji ciekawy, jak będzie użytkowność tej linii. Bo ta, przecież ta cała tutaj dzielnica przemysłowa ta miała tylko pociąg głównie. Od dawna. Dobra, no i tutaj jedziesz i tutaj to już wjeżdżasz sobie normalnie w cykl jazdy tędy bambajowej. Chociaż właściwie byśmy mogli tutaj dać przystanek. Kolejny przystanek powinien być zgodnie ze składem gdzieś tutaj i tutaj się kończysz. Dobra, no to jest, co tu już by nie powiedzieć, jest ta linia gotowa. Zanim ona się rozjedzie, to minie z pół wieku, więc no cóż, życzmy jej powodzenia. I no wiadomo, że to się powinno stać w jakimś czasie. Ten nie po jakim. Bo czekajcie, aż jestem ciekawy. Najbliższa zajezdnia w teorii to jest albo ta, albo zgodnie z jazdą to jest ta zajezdnia. Tak, i stąd właśnie wyjeżdżają. No to ładnie, to oni się długo będą rozjeżdżać. No cóż, tutaj są. Jednak też stąd para jest i wyjeżdżają tutaj. Czekaj, a ten tędy jedzie. Jeżeli tędy wyjechał. A ten to w ogóle jedzie. Na ten przystanek sobie wybrał podróż. Dobra, mniejsza z tym. A i tu jest nowa dzielnica, którą też wybudowałem w międzyczasie. Dobra, przechodzimy do kolejnego miejsca do zabudowy. I to będzie miejsce nie to, a bardziej ciekawe miejsce, a mianowicie tutaj. Tu wykorzystamy nasz popyt, który przed chwilą jeszcze był, na mieszkania. Lecimy. Dobrze, no i też te odcinka to już zrobimy na nagrywaniu, ponieważ mimo wszystko bierze to mi trochę zbyt dużo czasu pomiędzy tymi przerwami, które wy tutaj widzicie i w ogóle, że no nie, też te odcinka już zrobimy w normalny sposób, czyli że po prostu wszystko widzicie. Także no cóż, ale mi to już strasznie dużo czasu zabiera, więc mniejsza z tym. Lekki popyt na ludków się pojawił, co jest dobrą nowiną, ponieważ za chwilę właśnie będziemy robić dzielnice mieszkalne. Chyba głównie takie, tak mi się wydaje. No. Puściłem linię kolei jednoszynowej w dosyć ciekawym rejonie, za chwilę wam zresztą pokażę. Tutaj zapuśćmy stąd. Tutaj, tu. Okej, ścieki, jest wszystko dobrze. Linia naszej kolei jednoszynowej jedzie teraz. Tędy jechała już wcześniej i wydłużyliśmy ją, teraz jedzie tutaj. Tu będzie jedna dzielnica, tu będzie druga dzielnica przy tej stacji. Później tutaj już jest nasz stary dobry przemysł. Tędy jedzie, wykręca do przemysłu i dojeżdża tutaj do stacji metra. I tą stację metra się zastanawiam, czy trochę by właśnie nie przenieść na tą drugą stronę ulicy. Dobra, no zróbmy to w sumie. Więc to sobie, nie wiem, postawmy może drugą, będzie lepszości. Tutaj. I tutaj sobie dorzućmy do tego wszystkiego, o taki ładny zakręcik. To przerzućmy. To wybuszmy. I tutaj to przerzucamy, wyburzamy. Na zasadzie buduj, projektuj i buduj. I proszę bardzo, zdobione. Tutaj jest nasza linia tramwajowa, bo tutaj też jest nasza nowa dzielnica, nie wiem, jeszcze mieszkalna, czy wszystko. Ponadto dorzuciłem tutaj dworce pasażerskie i z tego co widzę, ludzie korzystają, bo tutaj ten przemysł miał dosyć mało. A tutaj była taka linia faktycznie, która była pospieszna, ale sądzę, że jak będą mieli parę stacji, to tak jakoś strasznie nie spowolni tego, a przy okazji będzie więcej ludzi z tego korzystało. Co sądzę, że też może być wyjść im właściwie na plus. No ma, zajmijmy się tą dzielnicą. No i tak, po pierwsze co my tu widzimy, to to, że ty tutaj nie masz, że nikt nie chce się budować bez żadnych ulic. No to chyba nie jest jakieś strasznie dziwne, też bym powiedział. Także dorzućmy ci tutaj ulicę. Najpierw sobie zróbmy dotąd. Tutaj widzę, że mamy drut. Jakoś krzywa to wyszła. Jak to jest możliwe? Zrobiłem prosto, a wyszła krzywa. O. No coś tutaj tak faktycznie trochę. Tam wyszło dziwnie. Dobra. I stąd tu i tutaj może sobie dajmy właściwie gdzieś dotąd i tu sobie zrobimy podłączenie, albo i sobie go nie zrobimy. Dalej tutaj będzie też dzielnica jedna, tutaj są pociągi pasażerskie, co prawda tutaj miała być pewnie jakiś park czy jakieś inne
rzeczy, ale koniec końców wyszło jak wyszło i będzie coś takiego. No bo też po prostu nie mam miejsca i czasu. Czas to jest chyba największy mój problem w tejże serii. Bo ja mam naprawdę niezłe miałem plany co do tej serii, zresztą jak widzicie ona się już ciągnie na bardzo dużo czasu. Żeby tak właściwie powiedzieć długo czasu, dużo czasu, to jest tak właściwie jakby nic nie powiedzieć co do tej linii, co do tej serii. Ona się już ciągnie prawdopodobnie ponad rok. Co jak na serię moje City Skylines, to jest strasznie dużo. To jest po prostu makabra. No, scenariusze, ale to jest co innego, tak? Scenariusz, to wiadomo. On tam może się ciągnąć i jeszcze raz ciągnąć i właściwie nie wiadomo, co z niego będzie wynikać. No, także tak. Co sobie może dociągnijmy dotąd? Tu nie ma żadnej dzielnicy, teraz tutaj sobie zrobimy jakąś dzielnicę z wszelkimi jakimiś tam rzeczami, żeby się tylko i wyłącznie mogli budować nasi mieszkańcy, czy jakieś ulgi wszelkiego rodzaju i tego typu bariery, rowery. Tutaj było tak zawsze pusto i właśnie dziś, w dzisiejszym odcinku chciałbym jeszcze to zapełnić, aby tutaj się to w końcu, no co dużo nie mówić, zmieniło, no bo to jest takie puste miejsce, bardzo dawna. A przydałoby się, żeby to się trochę zmieniło. No teraz tu jeszcze sobie zobaczyłem, że pociągi obcięliśmy tutaj w jednym miejscu. Ale te pociągi od razu podczepimy, bo ja o nich zapomniałem już. A co dopiero jak będę dłużej jeszcze tutaj coś kręcić. To już kompletnie o nich zapomnę. Tak, bo tu miało być takie zwykłe podłączenie kolejowe. Tutaj miało to wykręcić się. O, i właśnie widzimy, że to powinno być w innym miejscu, ale dobra. Kręcić tak. Okej, jeszcze. Tak i tak. Dobra, proszę bardzo. Więc wy tu się możecie budować. Ciekawe, jak korzystamy z naszego pociągu. W sensie kolei jednoszynowej. O, widziałem, że coś tu jechało. Tak, wy nie macie prądu. Ale co do prądu, to akurat on tutaj powinien wam dotrzeć wraz z tym, jak będzie się tutaj więcej ludzi budować. A póki co może wam zrobić coś takiego na skróty. Dalej, tutaj ten cały obszar, dajmy się, aby się budował. Proszę bardzo, tutaj, tu wszędzie się budować. Do wyboru, do koloru, ile chcecie, tyle macie. Dalej, tu byśmy zrobili wjazd. Jeden z wielu oczywiście do tej dzielnicy, no ale tutaj możemy sobie postawić jeden taki. I teraz widzę, że będzie trudniej zrobić inaczej niż tutaj, dobra, niech będzie. I tutaj też. Świetnie. I tu... weszliśmy na ostatni poziom. Piąty. Świetnie. Uwielbiam to, jak wbijałem kolejne się poziomy. A ty wciskasz inny przycisk niż powinieneś z okazji tego poziomu. I cię z niego wywala właściwie. To jest chyba jedna z tych rzeczy, w której Skill Scanners się po prostu nienawidzi. No ale no cóż. Czy mi się dobrze wydaje, że ja tutaj tego nie mogę powiększyć tylko i wyłącznie dlatego, że tutaj... Tak. Możemy to zrobić na inny sposób, aby ominąć tutaj ten problem. Okay. Cyk i cyk. Dobra. I tutaj, proszę bardzo. Dobra. Tu sobie wycieszymy już od razu z zasady, bo tu wiem, że będą mieszkania się budować, więc właściwie gdybyśmy to już zrobili na wstępie, to może być dobry start dla nich. A oni będą też przy okazji już do z samego początku bardziej i to jeszcze raz bardziej zadowoleni. Tu wyrzućmy światła, tutaj się nie spowstawiły. No i tak, oni się tutaj bardzo powoli będą budować, znając życie, rzecz jasna. Aby im trochę to przyspieszyć, to jest w ogóle ta stacja pasażerska, bo nie sobie byśmy zrobili tutaj dojście od tej strony. Tak samo jak przejście na drugą stronę, tylko to będzie już ta trudniejsza część. No, to sobie wywalimy na razie. I może mi tutaj nie splajtujecie przez to. Miejmy nadzieję. No, wiem, co jest problematyczne. To. Teraz. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. Cyk i cyk. Zaokrągli to. Zróbmy sobie dotąd. I tutaj zejście na dół. Macie dojście przy okazji do dworca. No, jestem przekonany, że to wam się spodoba. Dobra, wy tutaj się w teorii możecie budować, a w praktyce was tutaj nie ma. Więc w takim wypadku smutnym
postawimy sobie tutaj szkołę podstawową. Dzięki której będzie tutaj przy okazji grunt, ale to jest tylko oczywiście ten dzięki, to jest ta druga strona medalu, która nas kompletnie nie interesuje, prawda? No. Tutaj zobaczmy jak jest z urzędami tutaj pocztowymi, to jest morda, to jest tragiczne chyba w tym, że rejonie nowym, dokładnie tak jak myślałem, tak jest. Sobie tutaj postawimy urząd pocztowy, tutaj na razie nie trzeba, świetnie. I z tego co widzę, się już budują, aby pomóc, bo ja w ten sposób pomogłem. Żadnym z podatków i się ludzie zaczęli budować. Możemy tak to zrobić. Poza tym na całe miasto bym zrobił przepis. To już jest naprawdę nie targi książki, to jest też dobry przepis. Ale ja mam na myśli przemysł 4.0. Wszystkie miejsca pracy w przemyśle przeznaczone są dla dobrze wykształconych i wykwalifikowanych mieszkańców. Wzrost produkcji o 50%. Redukcja miejsc pracy o 30% w przemysłach. I to sądzę, że to jest dobry pomysł, żeby teraz do wszystkich dzielnic wrzucić, bo nie uwierzycie, ale to już... Ale to miasto już, tak jak mówię na początku, jest na tyle stare i duże, że trzeba by to było tutaj wmontować taki przepis. Dobra. Teraz się zastanawiamy, jeżeli wywalimy tutaj ten drut. Tak, ten będzie tutaj jeszcze ich podłączać. Akurat to możemy jeszcze jakoś zmienić. Przyciągnąć drut. No ma tu postawimy jakiś budynek po prostu. Nie, bo ten drut mi tu kompletnie nie pasuje. Tutaj można coś przyciągnąć. Tutaj. I tutaj. Dobra, to możemy podłączyć was od tej strony. A dalej na razie chyba nie będziemy musieli nawet tego łączyć. Świetnie. Tak, tu są przystanki tramwajowe, które zostały odcięte. To ja wiem. To tu może byśmy sobie dorzucili coś takiego, co się nazywa kryokrypta. Takim, że rejonie chyba nawet nikt nie zauważy. Przy okazji może prąd trochę dociągnie, ale jeszcze przy mało. Może sauna naprzeciwko tego, to byłby kiepski pomysł. To. I mamy prąd. Świetnie. Dobra, dalej tutaj budynki, które nam by się przydały, to jest oczywiście biblioteka. Z tym, że ona by się przydała, ale czy się nastawi, to po cichu. To jeszcze musi się zastanowić. Na szczęście długo się nie zastanawiała i mamy już bibliotekę tutaj postawioną. Dalej tutaj jak widzicie, tu jest kiepsko, jeżeli chodzi o tak ogólnie komunikację. W sensie główne drogi tego typu, dlatego tutaj tą nową drogę musiałem wmontować. A tutaj dalej to będzie droga typu, w ogóle ta droga będzie tutaj typu szybki ruch. O, dokładnie. No bo chyba nie muszę tłumaczyć czemu. Więc Tytus sobie pojedziesz, Tytus, raz, dwa, trzy. Przejedziesz nad tym wszystkim, zjedziesz sobie w dół. O, dobra. No i powiedzmy, że to powinno się może nawet trochę szybciej i tu zjedziesz. O, i będziesz mieć tu podłączenie, nie. Tutaj tego tak nie mogę podłączyć. Sobie puśćmy stąd tą drogę. Okej, i tu będzie raz, dwa, trzy. Stąd. Dobra. I teraz wydawałoby się, że to się podłączy i powinno być wszystko na zasadzie, że dobrze jest. Dobra. W zależności od natężenia ruchu będziemy mogli tu jasno. Tak, bo jest dobrze i jest dobrze. Tutaj oczywiście sobie zmienimy to i tutaj wyrzucimy te światła. Dalej, tutaj będą jeździć te tramwaje, jak widzimy, bo tutaj one cały czas migają nam, że tutaj zostały rozwalone. Te tramwaje będą jeździć inną trasą. Bo dorzucimy im tutaj przystanki właśnie po trasie. Ale sądzę, że się nie obrażam za to. Dobra, widzę, że już tutaj się jakiś wstępny ruch zaczyna pojawiać. Natomiast nasza dzielnica, którą my tu utworzyliśmy, jeszcze nie ma tych przepisów, co byśmy chcieli. Czyli... Ulgi... handel jakiś tutaj za chwilę w sumie możemy wcisnąć. To nawet nie był taki zły pomysł. Parki tutaj zaraz postawimy. Nacisk na edukację może niekoniecznie. Właśnie, po co ja postawię tutaj szkopcą, skoro one już nie są potrzebne w tym mieście. Zapominam się. Oj, zapominam się. Natomiast targi bym chętnie zrobił. Dochodowa edukacja na pewno nie. Darmowe Fifi niekoniecznie. Przemysł jest włączony. Związki zawodowe nie, filc nie, nie. Mam dużo pieniędzy. W sumie
To nie dotyczy i tak autostrad, przez którą tutaj przejeżdża, ale to nie zmienia faktu, żebym sobie bardzo chętnie usunął właśnie autostradę z tejże dzielnicy. Tak, ja wiem, że to nie dotyczy autostrad, ten przepis, czyli zakaz ruchu spalinowych, ale wszystko wolę mieć pewność, że to faktycznie nie dotyczy i że nie nagle mi tutaj rynek przemysłowy spadnie łeb na szyję. A wszyscy wiemy, że tego byśmy nie chcieli. Zwłaszcza w mieście, w którym gospodarka, jak tutaj wróciliśmy po pewnym czasie, się tak bardzo bujała do góry, do dołu, że to było po prostu aż skandaliczne. No, dalej, tutaj sobie zrobimy kolejny taki sektor, oczywiście z podjazdem do autostrady tutaj będzie też. O, i będzie się tutaj dalej tutaj ciągnąć. No powiedzmy, że gdzieś dotąd, tutaj tak. I tutaj sobie zróbmy to. O, widzę, że się zaczęło budować coś już. I tu będzie obszar handlowy. Zwykły, nie jakiś specjalny. Nie będziemy już tutaj przeszkadzać. Tu byśmy sobie wstawili ten park. Dobra. No i powiem wam, że naprawdę powoli zaczyna to już mieć jakieś ręce i nogi. Wow. Ale szybki pociąg. Przy okazji tutaj widzimy, jak jest wykorzystywana kolej jednoszynowa. Ona kompletnie nie będzie mieć tutaj żadnych problemów. Już się podniosły szlabany? Świetnie. No i nie widziałem jeszcze tych pociągów. Bo ja wiem, że one tutaj powinny jeździć, ale... Bo ja przeciągnąłem tą linię, co nie? Trzeba będzie sprawdzić tą linię, poczekaj, bo... Ja już tutaj... O, jest! No, ile ludzi... A, bo jest na 5%, więc jest jeden na całą linię. Dlatego nie mogę nigdy znaleźć, bo jest ich stanowczo za mało. Dobra, podciągnijmy, żeby ich trochę było więcej. Dalej, tutaj się wszędzie budujecie, wszędzie się możecie budować. Natomiast tutaj, jak możecie się domyślać, będzie taki pasek dojeżdżający dotąd. I na tym pasku właśnie będzie też miejsce dla tramwajów. Bo to trzeba przebudować trochę. Więc zaraz im tu dorzucimy nowy przystanek, a tutaj, w tymże rejonie, damy sobie zjazd. Czy gest? Natomiast tutaj gdzieś będzie, dobra, zróbmy sobie najpierw ten tramwaj, to będę mieć już pewność, jak on tutaj będzie w 100% w całości wyglądać. W ogóle czy my go nie moglibyśmy tutaj wpuścić? A moglibyśmy i to chyba na najlepszy będzie pomysł. Ja w sensie nie wiem, po co wcisnę pauzę. To tylko po to, żeby ten przystanek zbytnio na mnie zepsuł się, ale nie. Okej. To ciebie przesuniemy tutaj. A, to kompletnie ciebie teraz rozwaliliśmy. Ty powinieneś być tutaj. Dobra. Dalej. Nasz tramwaj sobie przejedzie tutaj. Z przystankiem tu. I przystankiem tutaj. I stąd tu. Sobie będziesz jechać do góry. Raz, dwa, trzy. Tutaj sobie przejedziesz. Ok, i stąd będziesz już się tutaj całkowicie rozjrzeć na całą rzętą dzielnicę. I teraz tak, ponieważ tutaj jak widzicie, ta dzielnica jest, nie będzie taka zwykła. Najpierw sobie podłączymy te tramwaje. One na razie tutaj w tej części nie będą nam kompletnie przeszkadzać. Przy okazji będę mógł już to włączyć do ruchu. I będę mieć tutaj komunikację jakąś jeszcze większą. Może i kiedyś busów. Z tym akurat bym się bardziej zgodził. Ewentualnie trolejbusów, ale to już takie bardzo, bardzo na bogato. I trolejbusy to chyba nie. Chociaż kto wie. Jak się pojawią, to zobaczymy, co będziemy wkładać w te miasta. Możliwe, że się będą pojawiać takie te też nowinki. Dobra. Tutaj ja to wybudowałem i tu bym dobudował. Okej, i to by powinno być dobre. Dalej to. I macie wjazdy, macie wyjazdy, więc z autostrady możecie korzystać. Świetnie, i nasz tramwaj w teorii powinien się już naprawić. Naprawił się, świetnie. No to tak, przystanek tutaj, przystanek tutaj. One są w teorii nieco blisko, ale...
teorii, a w praktyce to nas nie interesuje. Tutaj, tutaj i tak samo będzie tutaj i tutaj. Dalej, tutaj była pewna kiedyś dzielnica przemysłowa, z tego co kojarzę, została wywalona. Natomiast ten tramwaj, on będzie rozwinięty i prawdopodobnie przesunięty, aż dojedzie dotąd. Już nie mówiąc o tym, że to będą stacje w przyszłości kolejowe. A najlepiej to byłoby tutaj dostawić tą stację, ale tutaj jest akurat to a wykonalne, bo to jest po prostu inna, że powiem, część. Dobra, dorzućmy sobie linię autobusową, żeby nie było, że nie puścimy tego autobusa. Mówiłem, że coś im tutaj puścimy. To im już właściwie coś tu puścimy. Dobra, stąd pojedzie sobie nasz autobusik. Jak do nich tutaj się wjeżdża? Metra. O, tego nie kojarzyłem. To stację metra wykręcimy. Tak, żeby może mieli tu więcej stacji. Tak. To nie byłby taki zły pomysł. No, ale to zrobię poza odcinkiem. Natomiast wjazd do tej dzielnicy. Tak, tutaj są te pociągi. Będzie tędy. To tak, tutaj dorzućmy wam przystanek pierwszy. Tutaj wjedzie sobie w tąże dzielnicę. No, tu widzę, że jest dosyć duży ruch. Okej, no ma, otworzyły się szlabany. Jak się otwierają, co jakiś czas szlabany, to jest tak źle. Tutaj dalej, obok tego, zadajmy przystanek. Nie. Tutaj nie możemy sobie dać przystanku, tu dorzućmy go. Tu, nie, no ma, nie kombinujmy. Tutaj, tutaj dorzucimy wam przystanek. I tutaj, tam taki. I stan będziesz już sobie wracać. A jak to jeszcze tego nie wiem i właściwie nie odkryłem, ale przecież po co on tu miał wracać? Może widzieć dokładnie tą samą linią. Bo tak właśnie miałem robić teraz przecież nowe linie autobusowe. A ja jak zawsze zapominam o tym. Dobra, tutaj, tutaj i tu byś może sobie teraz pojechał tędy. No bo to nie jest jakaś duża różnica dla ciebie. Zbytnio właściwie, a jakaś odmiana by była. No i tutaj sobie wracasz ładnie, błyskotliwie na ten, że jeszcze będzie się pojawiła jakaś inna linia. Dobra, na moim zagadku jest 20 minut, co oznacza, iż odcinek jest już strasznie długi. Coś mi namienił się i to z ludźmi i z tym. Ciekawe, co można byłoby zrobić, żeby oni chcieli się tutaj wprowadzać. Bo my cały czas nie nabiliśmy tutaj nawet do 200 mieszkańców. Wiem, że ja mówię nawet, ale 200 to nie jest dużo. I naprawdę mam to powiedzieć, 200 to nie jest dużo, jakoś strasznie. Nie ma. Tą ulicę sobie powiększymy dotąd. Tutaj dalej może być już taka mała. Chociaż, czekaj. Tak, ona już tutaj może być taka mała. Skoro nie mogę tego powiększyć, to nie będziemy z tym walczyć. No i tutaj, tak jak mówiłem, będą jeździć te linie tramwajowe i jakieś tam jeszcze inne agenty. Tu jest jakiś skrót niezły. A. No tak, bo tutaj nie było jak tego podłączyć ze sobą kiedyś. Dobra, no i dzięki temu, że tutaj mamy teraz taką dużą tą drogę, to do tego podostawiamy sobie budynki, które mogą nam się przydać tutaj w przyszłości. Czyli duży szpital, który jest... Czekaj, czy mi się dobrze wydaje, że szpitale są już teraz niepotrzebne? Tak. Szpitale są nam kompletnie niepotrzebne. Okej. Ojejku. Znowu jakaś niezła fala zgonów jest. To nie w której części miasta teraz. Nie no, bo zobaczcie, jest minus 2000 ludzi. Czemu wy tu nie macie żadnego krematorium? Akurat sądzę, że to powinno się tutaj przydać. Macie jeszcze kryptę. Myślałem, że na zaciszu tutaj coś postawiliśmy wcześniej, ale no. Ale wiem, tutaj w tym mieście można się bawić spokojnie i nie myśleć o tego typu budynkach. Natomiast tak, policji to wy tutaj na pewno nie macie, to jestem pewien. Więc policja mogę spokojnie wcisnąć, tak samo jak Fire Station. Chyba tak. Tak, spokojnie. Dobra, Fire Station postawione, dalej tutaj sobie postawimy wieżę. Żeby was obserwowała, jakbyście chcieli tutaj spłonąć czy cokolwiek, nie wiem. Nie wiem, jakie macie pomysły. Dalej postawimy sobie to. I sortownia śmieci. Sortownia jest tutaj. No tak, jest tutaj sortownia. To nie mamy potrzeby stawiania tutaj żadnych nowych. I tak, wy nie macie wszyscy prądu.
i to mnie aktualnie kompletnie nie obchodzi, ponieważ puszczamy sobie naszą drogę i niech nasz wodze fantazji co tej drogi poniosą. A czekaj, to nie jest zbyt bardzo poniosły. Tutaj sobie wyknęćmy. Okej. Okay. Tu jak już jest ta droga, to możemy ją sobie tak zostawić. Tu sobie zrobimy podłączenie. No. I światła ja mi się później będę zajmować w sumie, bo tutaj tych połączeń takich, to takie jedno wielkie osiedle tutaj właściwie powstanie. Po to, żeby tutaj to się ładnie porozciągało. No i tak. Zapisywanie gry. No bo widzę, że to nam trochę zbyt bardzo spowolniło gospodarkę. Poza tym to tak nie najlepiej to wyszło. Dobra, tu byśmy sobie wrzucili jakiś parczuć. Od razu wyszliśmy na plus, no ale no. Ale co to ma być, że ja nie mogę sobie nic powiedzieć, że chciałbym więcej. No cóż. No cóż, no szkoda. Powiem tyle. Stąd sobie zrobimy dojazd drogą gdzieś tak. I teraz tak. Tutaj jeździ ten tramwaj. Tramwaj na razie wywalimy. Ze względów wiadomych, a mianowicie pójdujemy tutaj tąże dzielnicę. I tak, tutaj ten pociąg, jak on jedzie, on trochę zmieni swój bieg prawdopodobnie w przyszłości. A ta przyszłość nastąpi teraz, ponieważ ja chcę, żeby on tutaj też dojeżdżał. Dobra, dajcie mi chwilę i ja to po prostu sobie ładnie, pięknie zakończymy budowę tego. Dobrze, resztę zrobimy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się podobał. Zrobiliśmy masę rzeczy. Tam dzielnica, mam nadzieję, że się w przyszłości zajmie dużo. Puściłem tramwaj, jak widzieliście, jest wszystko gotowe na przyszłe zabudowanie. Do zobaczenia. Jeśli wam się podobało, zostawcie pogodę. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne materiały, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!